Siemano, Józef Dziano, z tej strony oczywiście Kazumi i witam Was w filmiku, gdzie przedstawię Wam moje top 10 koni, które moim zdaniem warto mieć, warto je kupić i które po prostu polecam. Wiele osób zadaje pytania, jakiego konia bym im polecała, jakiego kupić i tak dalej. Także swój film kieruję właśnie głównie do Was, do moich widzów, którzy tego naprawdę potrzebowali. Także co? Lecimy do materiału. Tutaj wyświetli Wam się lista moich ostatnich 5 subskrybentów, jak i moja wspierająca. Jeśli chcecie się tutaj znaleźć, to koniecznie zostawcie suba, albo możecie również wesprzeć kanał. Nie zapomnijcie zerknąć na moje media społecznościowe, nad którymi się mega staram. Także moi kochani, lecimy od końca. Na miejscu 10 jest dziki koń orwicki. Są to naprawdę przesłodkie konie, mają cudowne pysie. No po prostu są to takie konie potulne, takie właśnie milusie jakby, więc naprawdę polecam je kupić. Dzikusy mają przepiękne umaszczenia. Ja w ogóle kiedyś myślałam, że są konie magiczne. Dzikusy posiadają dwie specjalne animacje. Jedna to kładzenie się na spacji. A drugą możemy włączyć, gdy idziemy sobie wstępem. A następnie musimy przytrzymać W plus Shift. Mają ogólnie też zarąbiste style grzywy, także naprawdę mega warto. No i co? Znajdują się w Valedale oraz Dzikim Lesie przy posterunku Sequoy, a także jeden w Forcie Pinta. Ich koszt wynosi 975 Starcoins i jest on dostępny po osiągnięciu 9 poziomu u postaci. Na miejscu 9 znajduje się kus islandzki. Bardzo polecam, te konie są prześliczne, umaszczenia również są piękne. Islandy mają swój tak zwany tult, a żeby włączyć tą specjalną animację, musimy sobie iść stępem, a następnie przytrzymać W plus Shift. A znaleźć możemy je w Nowej Grani, a także jednego w Forcie Pinta. Kosztuje on 950 Starcoins i jest dostępny od 15 poziomu u naszej postaci. Na miejscu 8 są konie fryzyjskie. Naprawdę uwielbiam w realnym życiu te konie. Fryzy są tak przepiękne. W naszej pikselowej grze również są tu naprawdę przepiękne konie, które bardzo polecam kupić. Oczywiście ma dodatkową animację na spacji. A te wierzchowce możemy znaleźć w stajni Jorvik. Już za 950 Starcoins oraz za 8 poziom postaci. Nie mieć w stajni fryza to grzech. Na miejscu 7 mamy piękne konie arabskie. Są to dobrze zrobione konie o pięknych umaszczeniach, a także animacjach czy chodach, jak na Araby przystało. A na spacji oczywiście mają animację specjalną. Możemy znaleźć je na farmie Złota Ostroga oraz jednego w Forcie Pinta. Ich koszt wynosi 950 Starcoins i możemy je zdobyć od 7 poziomu postaci. Miejsce 6 zajmuje Palosa. Mają równie sporo umaszczeń. Mają również animację specjalną, czyli oczywiście stęp, a następnie przytrzymujemy W plus Shift. Znajdują się na Ranchu Starshine, a jeden oczywiście w Forcie Pinta. A możemy go zdobyć już za 900 Starcoins i są dostępne od 11 poziomu postaci. Miejsce 5 w mojej topce zajmuje koń Tennessee Walker. Umaszczenia mają cudowne, prawie jak z Red Dead Redemption wyciągnięte. Są to bardzo ładne, jak i zgrabne konie. Animację specjalną również mają właśnie na stęp i W plus Shift. Znaleźć możemy je na Ranchu Starshine, jednego w Forcie Pinta, a kosztują 950 Starcoins. A są dostępne od 11 poziomu naszej postaci. Na miejscu 4 znajduje się Pasofino. Bardzo uwielbiam te konie. Zwłaszcza mojego ukochanego jasnego kasztana, jest naprawdę prześliczny, także bardzo polecam. Ma oczywiście specjalną animację na spacji, tak zwany piaf, a zakupić możemy go na farmie Steve'a oraz jednego w Forcie Pinta. Ich koszt wynosi 950 Starcoins i dostępny jest od 9 poziomu postaci. I uwaga, przechodzimy już do podium. Miejsce 3 zajmuje belgijski koń gorącokrwisty. Jak dla mnie to są przepiękne konie. Takie właśnie, takie typowe, piękne konie, po prostu wierzchowce. Bardzo do gustu przypadł mi zwłaszcza ten rudy. Jest po prostu fantastyczny, piękny i w ogóle śliczny. Niestety nie posiada żadnej animacji, ale to, że jest śliczny, to ratuje tę sytuację.
Znaleźć możemy go w centrum miedzieckim Srebrnej Polany oraz jednego Forcie Pinta. A ten Forcie Pinta jest to gniadosz ze współpracy H&M Allen. Także nadal możecie go kupić. Kosztuje 850 Starcoins i dostępny jest od 8 poziomu naszej postaci. Miejsce drugie zajmuje Shire. Są to naprawdę przecudowne konie, bardzo dobrze zrobione. Po prostu musicie go mieć w swojej stajni. Naprawdę to jest przepiękny koń, bardzo polecam. Oczywiście ma animację specjalną na spacji. Jest to animacja kładzenia się. Te potężne konie możemy znaleźć na farmie Steve'a. Kosztują 900 Starcoins i dostępne są od 8 poziomu naszej postaci. Ogólnie mają również takie ciekawe grzywy. I uwaga, 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 miejsce pierwsze w moim top 10 koni zajmuje koń American Paint Horse. Są to naprawdę przepiękne konie. Animacje też są bardzo w porządku. Umaszczenia są przecudowne i jest ich na tyle dużo, że któryś z nich powinien przypaść Wam do gustu. Ogólnie ma przesłodki pysio, a także posiada animację specjalną, kręcenie się, wersja fidget spinner, na spacji oczywiście. Znaleźć możemy je na ranchu Starshine oraz jednego Forcie Pinta. Kosztuje 850 Starcoins i dostępny jest od 7 poziomu naszej postaci. I teraz bardzo ważna informacja. Wszystkie konie, które powiedziałam, że znajdują się w Forcie Pinta, są dostępne ogólnie dla wszystkich. Także to było moje top 10 koni, które naprawdę polecam Wam po prostu zakupić. Myślę, że tutaj każdy znajdzie jakiegoś konia dla siebie, bo jest ich naprawdę sporo, są przepiękne. Ogólnie w mojej topce nie pojawiły się konie magiczne, bo wiadomo, że to są konie, które są limitowane i tak naprawdę kupicie je, jeśli Wam się spodobają i tak dalej. Więc tutaj właśnie nie wliczałam tych magików, tak samo nie było żadnego kucyka. Ale ogólnie uważam, że kucyki walijskie są najlepsze, jeśli chodzi o kuce. Jeszcze druga ważna informacja. Niektóre konie, które Wam pokazałam na filmie, a raczej ich umaszczenia, są na przykład z aplikacji Star Stable Horses albo z Dni Otwartych Stajni Jorvik, które są co roku. Także no, mam nadzieję, że moja topka Wam jak najbardziej pomoże i że sam materiał Wam się naprawdę podobał. Także co, w komentarzu napiszcie, który koń bardzo Wam się podoba, którego chcecie zakupić albo już właśnie zakupiliście. Także pochwalcie się koniecznie w komentarzu. Dajcie znać, czy chcecie więcej filmów tego typu. Nie zapominając o zostawieniu łapeczki w górę, suba, jeśli jeszcze mnie nie subujecie, i dzwoneczku, żeby być zawsze na bieżąco z moimi wszystkimi materiałami. Także ja już będę się do niej żegnać, trzymajcie się i do następnego.